Oh, it's hard to say because it's gonna be a different mat for sure, a different match. They're gonna come in with more aggressivity. It's a match is always hard to win when you know you just have two sets to win, but that's always difficult to do. And I think it's gonna be a tough battle tomorrow. Musimy po prostu podejść do tego spotkania skoncentrowanie i nie myśląc o tym, że tylko dwa sety i już jest wygrana. Natomiast myślę, że musimy zagrać tak jak poprzednim razem, jako zespół. Więcej nie powiem, bo skra podsłuchuje. Nie będziemy wybiegać w ogóle na nic w przyszłość, będziemy patrzeć tylko jak wygrać kolejną akcję. Także jasne, że pierwszy set będzie bardzo ważny, bo będzie dużo emocji i to po jednej i po drugiej stronie siatki. Natomiast jeśli zaczniemy myśleć w jakimkolwiek momencie o tym, że brakuje nam dwóch punktów małych do wygrania Mistrzostwa Polski, to wtedy możemy stracić głowę, a tego nie możemy sobie na to pozwolić. I think it's not a good idea to think about this, that we have to win only two sets. It was the same after the first semifinal. We win 3-0 in Jasiemien. So we know that today, tomorrow will be really difficult because Skra is a really amazing team. We lost their 3-1 this season. Alternatyw za dużo nie mamy, ale oczywiście, że przygotowujemy się do najgorszego scenariusza. No, ja myślę, że i Skra ma swoje problemy zdrowotne. Sezon był niesamowicie długi. To już jest setne, nie wiem, dwusetne spotkanie w tym sezonie. Ja nie pamiętam, kiedy był początek. Już tak dawno to było temu. Natomiast tak na poważnie, to my mamy nawet wariant C, więc jesteśmy przygotowani. Oczywiście jakościowo może nie będzie najlepiej, ale jeśli będzie trzeba grać środkowym na przyjęciu, to będziemy grali środkowym na przyjęciu i będziemy próbowali dalej wygrywać. It will be really difficult because there is a lot of big player in Skra, so they don't want to leave the game like this, so we wait a big fight and we are ready for this and if they play really good, we have to be ready and we just think about our play and we hope we're gonna win this title. Nie odpowiem inaczej. No tak chcemy zagrać jutro. Wygraliśmy spotkanie w Łodzi 3-0, więc nie możemy też powiedzieć, że chcemy czegoś więcej. Chcemy równej gry w tym aspekcie. Natomiast to, co powiedziałeś na samym końcu, to będzie bardzo kluczowe. Skra jest drużyną, która zwykle bardzo dużo robi szkody na zagrywce. Im mniej im na to pozwolimy, tym bardziej będzie ta szala po naszej stronie. Przegraliśmy mecz w Bełchatowie ten z 2-0 na 3-2, bo straciliśmy 15 bezpośrednich punktów po ich zagrywce. Jeśli na to nie pozwolimy, wtedy my zaczynamy kontrolować grę i na tym się na pewno skupimy. I think it's important to have a continuity in the game, to play good all the season, because you know that you can play like this for a long time. And the game against Rzeszów, it was the last game of the season. It was difficult to play this game for a lot of reasons, but we were really focused directly after this game in Rzeszów for the playoff. Nie ukrywam, już od 2-3 dni, jak już zaczynają się kartony pojawiać w domu, to i zaczynają się jakieś tam myśli związane z tym, co się tu wydarzyło przez te wiele lat, no to siedzi to w głowie. Natomiast jest to jeszcze jakiś tam mały ułamek, bo każda chwila na razie jest podyktowana jutrzejszemu finałowi i skupiamy się na tym, nie rozmawiamy za dużo o tym, co będzie dalej. Patrzymy tylko, jak pokonać Skrę Bełchatów. Natomiast rzeczywiście, no tak jak powiedziałem, gdzieś to się z tyłu z głowy już pojawia, że to jest ostatni moment. Nawet dzisiaj tak naprawdę przyszło mi do głowy, że Krzysiek Stelmach, który jest teraz po drugiej stronie siatki, to on mnie tu sprowadził do Kędzierzyna i walczył o mnie jak lew, bo pamiętam to jak dziś, więc no taka niezła klamra będzie w tym wszystkim, zamknięta, dopięta. Ale tak naprawdę myślę, że tak już na spokojnie po sezonie przyjdzie do mnie, dojdzie do mnie, myślę, że do Fefe też. Na razie zbytnio, tam jest najważniejsze, mecz jutrzejszy i walka o to złoto, bo no, każdy chciałby kończyć w taki sposób ze złotem na szyję, więc zrobimy wszystko, żeby tak się udało. Yeah, for sure it's will be great for everybody to go out from Zaxa with a title and with this cycle of two season with two title will be amazing. But we don't think about this. It will be really good for them, for everybody who was going out from Zaxa and for the club, for all the fans, for everybody. But now we are focused only on our play and to give everything to this game. It's difficult to watch, but we're winning, so it's better for me, and I'm here to support them and
be a fan, so I'm excited for the match tomorrow. Like every game, 50-50 about the winning and losing. We know that it's a new game. We don't have to think about the last game we win, but it's like a new game. So just think about this. I will go back home and I will start the rehab, and I'll probably have around 3 months of rehabilitation at home. It's possible, but I don't know anything yet. Like, I have to wait a little bit.